Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Chyba dobrze się dzisiaj czułeś tutaj na tej skoczni. Tak, bardzo dobrze. Trzy dobre skoki, ten ostatni troszkę gorszy odbiegający jakością, ale też nie jest to jakiś wielki problem. Lepiej, żeby te gorsze skoki zdarzyły się na treningu niż na zawodach. Także zapoznanie ze skocznią bardzo udane i zadowalające dla mnie. A jakieś mankamenty? Znaczy są drodzy mankamenty techniczne. Cały czas trzeba pracować nad prędkością dojazdową, która jest niezła, ale jeszcze odstajemy troszkę od reszty i myślę, że ta pozycja dojazdowa też jest kluczowa w moim przypadku. Do tego akurat w tym ostatnim skoku pojawiły się problemy w locie. Ale to wszystko jest do wyeliminowania i pracuję nad tym. To twoje mankamenty, a mankamenty skoczni? Brak. Absolutnie idealna. Absolutnie idealna, jak na ten weekend, na przyszły tydzień lepszej nie mogło być, także jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony, jedynie w pierwszej serii mogło troszkę mniej padać, bo ten śnieg troszkę przeszkadzał. Jak z wiatrem to wygląda w porównaniu choćby do Pyeongchang, gdzie mówiliście, że te boczne podmuchy nam przeszkadzały? Znaczy ta skocznia nie jest tak osłoniona jak w Pyeongchang, tam rzeczywiście wiało bardzo mocno wokół skoczni, a na samej skoczni może nie była cisza, ale warunki były zdecydowanie lepsze. Tutaj myślę, że ta duża skocznia jest chyba troszkę lepiej osłoniona tymi siatkami, a średnia jest wystawiona troszkę na ten wiatr i trzeba liczyć na to, że tych podmuchów nie będzie. Po tym pierwszym dniu, pierwszych próbach rozumiem, się położysz z uśmiechem na ustach, do łóżka. Tak, jak najbardziej z uśmiechem. Nie ma powodów do zmartwień. Trzeba przeanalizować te dzisiejsze skoki i w kolejnych próbach spróbować wyeliminować te drobne mankamenty i wiadomo, że też to, że cały czas jest rezerwa, też cieszy. Jak jedna seria była w takich dosyć ekstremalnych warunkach, da się skakać, czy to jednak jest... Tak, da się skakać. To nie jest problem. Myślę, że też dobrze, że takie warunki były na treningu, bo nigdy nie wiadomo, jaka pogoda będzie na zawodach i wtedy mógłby to być lekki szok dla zawodników. Dlatego dobrze było skoczyć i podczas takich idealnych warunków, gdzie nie padał śnieg, i podczas śnieżycy. Przede wszystkim organizatorzy pokazali, że tego śniegu się nie boją, bo rzeczywiście ta ekipa dmuchaczy tak zwana spisuje się dobrze i nie było problemów w torach i my ze swojej strony też oddaliśmy bardzo dobre skoki w takich warunkach, więc ten śnieg raczej nie będzie przeszkadzał. Maciek, mieszkacie dość daleko od skoczni, to codziennie przynajmniej godzina podróży to duże utrudnienie, czy to nie ma znaczenia? Znaczy myślę, że nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że wszyscy zawodnicy mieszkają w jednym miejscu, więc każdy jest w tej samej sytuacji. Nikt nie ma bliżej na skocznie od nas, więc podróż trwa tyle samo, a nawet powiedziałbym, że w naszym wypadku chyba troszkę krócej, bo mamy tutaj swoje busy, którymi jeździmy, a inni muszą czekać na autobusy i wiadomo, że autobus jedzie troszkę dłużej, więc nawet jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji, a samo miejsce jest bardzo dobre dla nas. Mamy na miejscu salę, mamy siłownię, mieszkamy odizolowani w takich domkach w lesie, więc jest to naprawdę komfortowa sytuacja i nie możemy narzekać. Słyszeliśmy, że dyrektor Małysz przynosi pączki. Tak, dzisiaj przyniósł nam pączki do szatni od naszej Atasze, ale nie wszyscy je zjedli. Zdążyłeś się z panem Lipisto spotkać już? Jeszcze, nie? Tak, wczoraj miałem okazję z nim chwilę porozmawiać. Dzisiaj szczerze mówiąc nie widziałem go na skoczni, być może gdzieś był schowany w tłumie, ale wczoraj zamieniłem parę słów. Co ci powiedział? Good? Tak, że sezon jest good albo zero good. To już wiadomo, obserwuję moje skoki. Mówię, że rzeczywiście to wszystko wygląda dobrze i myślę, że takie dla mnie najważniejsze słowa, jakie padły i takie też pocieszające, to Hanu powiedział, że wiatr nie ma znaczenia w moim przypadku. Jeżeli będę skakał tak jak chociażby w Korei czy w Sapporo, to rzeczywiście ten wiatr nie będzie miał znaczenia i żebym się tylko na tym koncentrował. Dzięki. Widzimy się, że zaczęło przypominać dzisiaj po tej pierwszej serii treningowej. Dlaczego? No, wygrało się. Znaczy to ja nie miałem, ja za bardzo już tego tak dobrze nie pamiętam. Ale też nawet nie wiedziałem, że ją wygrałem, także jest normalne. To pół metra tyle samo co Janek i to jest taka rywalizacja, którą nie wiem, dziś się na razie zastanawiamy, jaką decyzję podejmie trener Hortgacher. Ty w głowie gdzieś to też cały czas jest, czy nie? Nie, ja właśnie od tego generalnie nie zajmowałem sobie tym głowy, o. Bo wiadomo, że tutaj od tego te treningi były, żeby wyłonić czwórkę na zawody.
Jakby moim zadaniem było tutaj przyjść i pokazać moje normalne skoki. I to dzisiaj po prostu wykonałem. No ale wiesz, że skakałeś dalej. No tak by wychodziło. Był już czas na jakieś pączki? Był czas. Dyrektor nam przywiózł po pączku, także mieliśmy trochę energii przed tymi treningami dzisiejszymi. W pierwszej serii były ciężkie warunki, ta śnieżyca bardzo przeszkadzała? No trochę tak. Myślę, że przede wszystkim tutaj przy lądowaniu, bo zaczęło leciutko łapać. Ale też nie było tragedii. Tam u góry, jeżeli chodzi o sam rozbieg, służby sprawnie to odmuchiwały, także nie było żadnych problemów, przynajmniej w moim przypadku. Dyrektor Adam Małysz przyniósł te pączki? Tak, zgadza się. Nie wiem, czemu nie banana i bułkę, ale to takiego święta chyba jeszcze nie mamy. Poważne zaniedbanie. No, to już nie ja ustalam. A jak twoje wrażenia z tej skoczni? Bardzo w porządku. Skocznia jest ok, jest troszeczkę trudna, bo tutaj tak naprawdę na samym dole nie ma noszenia. Tutaj ona jest w takiej dolince, tutaj ta końcówka lotu tak naprawdę bardziej się spada niż leci. I to jest troszeczkę mylące w samym powietrzu, bo wydaje się, że ten skok powinien być dużo dłuższy z lotu. No a niestety tutaj ta końcówka tak naprawdę się tylko spada. No i dochodzi do tego lądowanie dość z wysoka, co ja na szczęście mam przetrenowane przez kilkanaście lat. Jak atmosfera w waszej leśnej wiosce? To znaczy po lesie nie chodzimy, ale u nas w domku bardzo okej. Mamy takie swoje miejsce, gdzie możemy tak naprawdę w spokoju odpocząć, bo to jest też bardzo ważne, zwłaszcza po tych ostatnich wyjazdach do Azji. I no tam mamy po prostu tą przestrzeń dla siebie, gdzie możemy sobie usiąść przy kominku, pogadać, posłuchać muzyki, odciąć się tak naprawdę od wszystkiego i troszkę bardziej wypocząć niż zwykle. Jakie ty masz zadania w tej ekipie? Od żetonów, Stefan od znoszenia drzewa. Nie, to drzewo to ten, kominkiem się Jasiek zajmował. Ja tam karty tasowałem przy pokerze. Co tam jeszcze? Kawę się też udało zrobić czasem. Nie, jakoś się dzielimy tymi zadaniami. Kto dyryguje? Nie ma dyrygenta. Różnie mówią. Proszę? No Kamil i Maciek. Znaczy, no to może tak mówią, bo chcą mu powiedzieć, że jest leniwy, no nie wiem. No. Nie, tutaj nie ma tam jakichś dyrygowania, że tak powiem, no bo też tak naprawdę nie ma jakichś takich zadań w tym domku, które by były konieczne do przeżycia tam. O. Jest inne ogrzewanie poza... Zgadza się. Kominek to jest tylko dodatek, że tak powiem, wypoczynkowy.